Sauron. Uznaje siebie za pana całego Śródziemia. Dąży nie tylko do podboju, lecz do podporządkowania wszystkich ludów własnej woli. Potrzebuje nie wojsk, nie, lecz pierścieni. Zakładając je, staliście się jego sprzymierzeńcami. Sądzisz, że ten pierścień mnie zwodzi, ale ja wierzę, że mnie prowadzi. On mógł to zaplanować. Może zyskać moc poprzez te pierścienie. Należy je unicestwić. O pierścieniach pomówimy, gdy odpowiesz na pytanie. Kim jest ten człowiek? To nie człowiek. Oszukał mnie. To Sauron. Jak mam cię zwać? Przynoszę dary. Czas podjąć pracę. Przemierzyłam góry i pustynie, aby pomóc druhowi odszukać przeznaczenie. Od tego może zależeć los świata. Czy pisane mi jest powstrzymać ogień? Zmierzyć się z Sauronem? Próba oszukania śmierci doprowadzi do gorszej katastrofy. Ojcze, zdejmij ten pierścień. Boję się, Durinie. Wszystkie istoty Śródziemia są zagrożone. Pozostawisz je na pastwę losu. Coś ty mi zrobił. Saurona zostaw mnie. Obiecaj Elrondzie, że nie spoczniesz, póki nie zostanie zniszczony. Przebaczenie wymaga całej ery. Chwyć za topór, stary druhu. Walczcie u mego boku. Razem z naszymi przyjaciółmi. Gdy zapada zmrok, ktoś zawsze powstaje, aby rozbłysnąć. Dasz mi ich 9. Śmierć naszym wrogom!